państwa, bo też musimy w tych kategoriach patrzeć na tą sprawę, ale oznacza także ważny impuls gospodarczy dla miasta, dla województwa, bo jednostka wojskowa to jest zawsze, to zawsze, proszę państwa, zawsze się to potwierdza, to i samorządowcy też mogą to potwierdzić, to jest zawsze korzyść dla lokalnej społeczności. Jeszcze w tym roku, a nawet powiem więcej, jeszcze w kwietniu, czyli w najbliższym miesiącu, który nadejdzie, teren, który pozyskaliśmy we współpracy z lokalnym samorządem i z Ministerstwem Rolnictwa, ten teren zostanie wykorzystany na budowę jednostki wojskowej. Najpierw zaczniemy od infrastruktury tymczasowej, ale zaczniemy szybko, dlatego że szybko chcemy uzyskać efekt. Szybko chcemy uzyskać efekt w postaci jednostki wojskowej. A nie będzie to byle jaka jednostka wojskowa, bo to będzie, proszę państwa, dywizjon, który będzie wchodził w skład 1. Warmińskiej Brygady Artylerii. Dowództwo tej brygady mieści się w Węgorzewie. Dlaczego artyleria? Dlatego, że doświadczenia z Ukrainy pokazują wprost, że artyleria sprawdza się, jeżeli chodzi o zdolności obronne Ukraińców. Ta wojna, która toczy się na Ukrainie, to nie jest taka wojna, o której różni mówili, że w zasadzie to będą tylko takie precyzyjne uderzenia i że w zasadzie to wojsko może być małe, czyli małoliczne. Nie, proszę państwa, to jest wojna taka, jak była podczas II wojny światowej, z użyciem artylerii, z użyciem wojsk pancernych, więc dlatego, żeby do takiej napaści na Polskę nie doszło, wzmacniamy artylerię. A brygada, pierwsza mazurska brygada z Węgorzewa jest jedną z najważniejszych jednostek Wojska Polskiego. Podnieśliśmy jej wielkość z pułku do brygady, dlatego że zależy nam na tym, żeby ta jednostka była silniejsza. To w tej jednostce już są pierwsze armatochaubice K9 sprowadzone z Korei do Polski. To w tej jednostce są polskie kraby. To ta jednostka również wyposażona jest w artylerię rakietową, w langusty. To w tej jednostce będą również rakiety Chonmu, takie rakiety o zasięgu do 300 kilometrów. A więc to dywizjon z tej jednostki będzie w Olecku. A chciałbym państwu jeszcze powiedzieć o tym, jak wzmacniamy Wojsko Polskie w całym naszym kraju i szczególnie na wschodzie naszej ojczyzny. Dlaczego na wschodzie? No właśnie dlatego, żeby zapobiec atakowi, żeby odstraszyć agresora. W miejscu, w którym w 2011 roku rząd koalicji PO-PSL zlikwidował 1. Warszawską Dywizję Zmechanizowaną, odbudowaliśmy 18. Dywizję Zmechanizowaną, Żelazną Dywizję. Jej zadaniem jest zamknięcie Bramy Brzeskiej, czyli zapewnienie takiej tamy, takiej bariery, która będzie nie do przebicia przez atakującego. To ta jednostka będzie wyposażona w czołgi Abrams. Jeszcze w tym roku pierwsze egzemplarze trafią na stan tej jednostki. To ta jednostka obok 16. Dywizji Zmechanizowanej, której dowództwo jest w Olsztynie, będzie i już jest w zasadzie najsilniejszą jednostką wojskową. A więc 18., 16. rozbudowujemy. Dowództwo w Olsztynie, mówiłem już o Węgorzewie, ale także Morąg, 20. Brygada Zmechanizowana. Pierwsze egzemplarze czołgów K2 już są w naszym kraju. Już są na wyposażeniu tej brygady.
Tu wykazaliśmy się dużą sprawczością. To w maju ubiegłego roku pojechałem z wizytą do Seulu. Rozmawiałem z moim odpowiednikiem, ministrem obrony Korei Południowej, ministrem Lee. W lecie podpisaliśmy umowę, a w grudniu już pierwsze egzemplarze K-9 trafiły do Węgorzewa, a K-2 tych czołgów trafiły do Moronga. A więc my nie czekamy na rozwój sytuacji. My działamy wyprzedzająco. Działamy wyprzedzająco po to, żeby właśnie zapewnić Polsce bezpieczeństwo. A jeszcze chciałbym Państwu powiedzieć o tym wszystkim, co w tym roku się wydarzy, jeżeli chodzi o uzbrojenie. A więc mówiłem już o Abramsach, kolejne czołgi K-2, kolejne armatochaubice K-9, również Hajmarsy, zamówione w 2019 roku. Hajmarsy trafią też do województwa warmińsko-mazurowskiego, do 15. Brygady Zmechanizowanej do Orzysza. Siły powietrzne. Proszę Państwa, w 2020 roku podpisaliśmy umowę w sprawie nabycia 32 samolotów F-35. To są najnowocześniejsze samoloty na świecie. To są samoloty, które dają nam gwarancję interoperacyjności, ale także sieciowości, a więc one współpracują z innym sprzętem, dając taką siłę odstraszania. Pierwsze egzemplarze tych samolotów już będą w naszych rękach, w rękach polskich pilotów w przyszłym roku. Ale w tym roku jeszcze na wyposażenie polskich sił powietrznych trafią koreańskie FA-50. To są samoloty, które zostały zaprojektowane przez tego samego producenta, który wyprodukował F-16. Nasi piloci mówią wprost, że obsługa F-16 i FA-50 jest w zasadzie tożsama, więc nie mają najmniejszego problemu, żeby bardzo szybko korzystać z jednych i z drugich. To zwiększa potencjał obronny Wojska Polskiego. FA-50 będą w tym roku. Na wyposażenie Wojska Polskiego trafiły także Black Hawki, wyprodukowane gdzie? W Polsce, w Mielcu. A w tym roku trafią śmigłowce AW-149, wyprodukowane gdzie? W Świdniku, też w Polsce. A więc można, proszę Państwa, można zamawiać śmigłowce w Polsce. Nie za granicą, tylko w Polsce. Co to daje? No to daje miejsca pracy w naszym kraju. A to jest nowoczesny sprzęt. To jest nowoczesny sprzęt, którego użycie w Wojsku Polskim realnie odstrasza agresora. I o to właśnie nam chodzi. I to jest naszą dywizją. To nam przyświeca jako zadanie, które stoi przed nami, które realizujemy. Chciałbym jeszcze powiedzieć o tym, co jest podstawą do tych naszych działań. Otóż podstawą jest ustawa o obronie ojczyzny. Dziś akurat mija rocznica, odkąd prezydent Andrzej Duda podpisał tą ustawę 18 marca ubiegłego roku. Ta ustawa powstała w Ministerstwie Obrony Narodowej, ale pewnie nie zostałaby uchwalona, gdyby nie pan premier Jarosław Kaczyński. To właśnie przywództwo pana premiera Kaczyńskiego dało nam tą możliwość, żebyśmy zbudowali fundament, na którym właśnie budujemy zdolności obronne Wojska Polskiego. Pan premier Jarosław Kaczyński był wówczas wicepremierem, przewodniczącym Komitetu Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa i spraw obronnych. I właśnie to przywództwo dało nam podstawy do tego, żebyśmy mogli skierować strumień finansów na obronność, żebyśmy mogli zamawiać sprzęt, żeby ten sprzęt też był szybko trafiał do Wojska Polskiego, trafiał na wyposażenie Wojska Polskiego. Dzięki tej ustawie również tworzymy jednostki wojskowe.
jednostka w Olecku też powstanie dzięki tej ustawie, dzięki ustawie o obronie ojczyzny. Proszę Państwa, do Wojska Polskiego zgłaszają się ochotnicy. Jestem z tego dumny. Wczoraj chociażby byłem w Olsztynie na przysiędze Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej oraz przysiędze Wojsk Obrony Terytorialnej. 550 żołnierzy wczoraj przysięgało. 550 żołnierzy. Pewien starszy pan powiedział mi wczoraj, że no nareszcie doczekał się czasów, w których nie 20, nie 30, tylko 550 żołnierzy składa przysięgę. No nareszcie. Proszę Państwa, jak brzmiał hymn polski, który śpiewało 550 żołnierzy. Już wyobrażacie sobie pewnie tą siłę. 550 głosów. Tak, to jest siła. I to właśnie, to jest nasz cel. Zapraszam chętnych. Tu widzę uczniów klasy mundurowej. Zapraszam do tego, żeby po skończeniu szkoły wstąpić do Wojska Polskiego. Zresztą kolegów pytałem, co po skończeniu szkoły będą robili. Kiedy się witałem, powiedzieli mi, że wstąpią do Wojska Polskiego. Bardzo dobrze. Bardzo za to dziękuję. Bo jeszcze raz mocno podkreślam, że tu chodzi o odstraszanie. Tu chodzi o to, żeby Polska nie została napadnięta. Nie zostanie napadnięta wtedy, kiedy Wojsko Polskie będzie silne. W tym czasie, w którym Prawo i Sprawiedliwość rządzi, możemy powiedzieć także o innych sukcesach związanych ze wzmacnianiem Wojska Polskiego. Powołaliśmy do życia Wojska Obrony Terytorialnej. Myślę, że każdy z Państwa spotkał się z żołnierzami WOT-u w czasie epidemii. Żołnierze WOT-u pełnili swoją służbę w szpitalach, w ośrodkach zdrowia, pomagali służbie zdrowia, cywilnej służbie zdrowia, odciążając cywilną służbę zdrowia od różnych obowiązków administracyjnych i innych. Sprawdzili się. Żołnierze WOT-u się sprawdzili. A wciąż słyszymy, to prawda, że trochę rzadziej, ale słyszymy głosy, że chcą rozwiązywać Wojska Obrony Terytorialnej. Ci, którzy do 2015 roku rządzili, chcą rozwiązywać WOT. Ale oni wiele jednostek rozwiązywali, więc ważne jest to, żeby była kontynuacja, żeby ten proces, który rozpoczęliśmy w 2015 roku, trwał, żeby wzmacniać Wojsko Polskie, żeby budować nowe jednostki, żeby wyposażać Wojsko Polskie w nowoczesną broń. Proszę Państwa, w 2018 roku podpisaliśmy umowę w sprawie patriotów, czyli rakiet, osłony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Pierwsze patrioty już są w Polsce. W 2019 roku podpisaliśmy umowę w sprawie rakiet HIMARS, to są rakiety Ziemia-Ziemia, o zasięgu do 300 kilometrów. W tym roku będą, już mówiłem, w Orzyszu, HIMARS. W 2020 roku F-35, też już o tym mówiłem. W 2021 roku Bayraktary, czyli drony uderzeniowe, które tak sprawdziły się w ręku Ukraińców, tak skutecznie odpierając ataki rosyjskie na Ukrainę. Też Bayraktary już są w Polsce. Jesteśmy dumni z tego, że ten proces wzmacniania Wojska Polskiego tak przebiega, tak płynnie przebiega, tak konsekwentnie przebiega. Proszę Państwa, ale popatrzmy również na zagrożenia, które płyną ze strony tych, którzy dziś aspirują do przejęcia steru rządów. Mówiłem o tym, jak likwidowali jednostki wojskowe. Mówiłem o tym, jak odsłaniali wschodnią część naszego kraju,
A przecież pamiętajmy, że Putin rozpoczął swoją agresję w 2008 roku atakiem na Gruzję. Potem przyszedł rok 2014, pierwszy atak na Ukrainę. A więc pamiętajmy o tym, jak ważna jest kontynuacja, jeśli chodzi o wzmacnianie Wojska Polskiego. Ale też pamiętajmy o naszych ambicjach, o naszych aspiracjach, naszych polskich ambicjach i naszych polskich aspiracjach. I chcę bardzo mocno podkreślić, że to, co dzieje się teraz, a co związane jest z atakiem na świętego Jana Pawła II, naszego papieża, można postrzegać właśnie jako atak na nasz kraj, na Polskę. Dlatego, że Jan Paweł II jest dla nas autorytetem, dlatego, że Jan Paweł II jest najwybitniejszym z Polaków, dlatego, że Jan Paweł II... Dlatego, że Jan Paweł II i to wszystko, z czym przychodził do nas, stanowi bardzo ważny element naszej tożsamości. Więc jeżeli ktoś chce złamać kręgosłup Polaków, to uderza właśnie w Jana Pawła II. Bo jaką rolę oni widzą dla nas? No pewnie taką, jaka była do 2015 roku, a więc taniej siły roboczej i rynku zbytu dla produktów, które powstają gdzieś poza granicami naszego kraju. A my jesteśmy ambitni. My chcemy tego, żeby Polska była szanowana. My szanujemy siebie, więc oczekujemy szacunku od innych. To jest niezwykle ważne w relacjach międzynarodowych także, ten szacunek albo brak szacunku. Proszę Państwa, być może niektórzy z Państwa pamiętają trzecią pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski, rok 1987 i przesłanie, które przedstawił Jan Paweł II do młodzieży z Westerplatte. Z Westerplatte, więc z miejsca uświęconego krwią polskiego żołnierza. Ja pamiętam, wtedy chodziłem do liceum. Papież mówił, że każdy w swoim życiu powinien mieć takie Westerplatte, czyli takie zadanie, któremu jest wierny. Nawet jeżeli wydawałoby się, że to zadanie jest bardzo trudne do zrealizowania, ten cel jest bardzo trudny do zrealizowania, to nie wolno się poddawać, nie wolno ulegać, nie wolno dezerterować. Trzeba takie zadanie wykonywać. I dla nas, proszę Państwa, takim zadaniem jest Polska. My nie zdezerterujemy, my się nie wycofamy. My będziemy dbać o to, żeby Polska była silna, żeby Polska trwała. Będziemy bronić Jana Pawła II. Będziemy bronić wartości rodzinnych. Będziemy bronić naszych żołnierzy na granicy, którzy też byli i są atakowani przez ludzi, którzy zachowują się zupełnie nieracjonalnie na pierwszy punkt, kiedy patrzymy na to tak z bliska. Bo, proszę Państwa, Polska została zaatakowana w sposób hybrydowy jesienią 2021 roku. Otóż reżim Łukaszenki postanowił ściągnąć z Bliskiego Wschodu migrantów i rzucić ich na granicę, żeby przełamać polską granicę, żeby zdestabilizować Polskę. Zapewne, żeby obalić rząd w naszym kraju, żeby Polska nie mogła wspierać Ukrainy. A więc ten plan został nakreślony gdzie? Na Kremlu. Tymczasem polscy żołnierze, funkcjonariusze Straży Granicznej byli atakowani również przez przedstawicieli opozycji z naszego kraju. Czego oni chcieli od naszych żołnierzy? Żeby otworzyli granice? Tego oni od naszych żołnierzy chcieli? Te ataki nie ustają wciąż. Pewna poseł do Parlamentu Europejskiego, wybrana z listy Koalicji Europejskiej, wciąż atakuje. Odpaliśmy to zagrożenie. Stanęliśmy murem za polskim mundurem. Państwo stanęliście murem za polskim mundurem. Za to serdecznie dziękuję.
te ataki są szaleńcze. To jest niepojęte, jak można atakować papieża Polaka, jak można atakować żołnierzy broniących granicy. Jakaś taka wściekłość przez tych ludzi przemawia. To jest nowy wymiar współczesnego barbarzyństwa, często ukrytego pod płaszczem jakiejś nowej idei, czegoś, co uznawane jest za postęp. Tymczasem nie jest postępem. To jest fałszywy postęp. Ale chcę Państwa zapewnić, że te wrzaski, te szaleńcze wrzaski nie spowodują tego, że rząd polski, władze polskie ulegną. Nie, proszę Państwa, nie ulegniemy. Nie ulegniemy także pod presją tych celebrytów, którym przeszkadza na przykład to, że Polaków stać na wyjazd, na wakacje nad morze. Pojawiły się takie komentarze, że za dużo jest tych wczasowiczów, że jedzą frytki, piją piwo i to im przeszkadza, tym celebrytom. Proszę Państwa, nie ulegniemy takim opiniom. My jesteśmy ze zwykłymi ludźmi. My wspieramy zwykłych ludzi. Nie ulegniemy. Często spotykam się także z żołnierzami Wojska Polskiego, rozmawiam z nimi, pytam kandydatów do wojska, jakie są ich motywy, dlaczego zdecydowali się wstąpić do Wojska Polskiego. Odpowiadają, że to miłość do ojczyzny, że to patriotyzm spowodował, że postanowili wstąpić w szeregi Wojska Polskiego. To piękne. Ale też pytam, co robili wcześniej. Jest bardzo szeroki przekrój zajęć, profesji, którymi się wcześniej zajmowali. Ale jedno mnie uderzyło, proszę Państwa. Często spotykam się z taką oto informacją, że ten młody człowiek wrócił z emigracji. Bardzo dobrze. Bardzo się z tego cieszę. Często spotykam się z informacją, że wróciłem albo wróciłam z Niemiec. Bardzo się z tego cieszę. Cóż ten młody człowiek mógł w Niemczech robić? No pewnie zbierał szparagi albo pracował na budowie. W przypadku dziewcząt to te młode panie pracowały w opiece społecznej. Teraz są w naszym kraju, są w Wojsku Polskim. Rodzice, jestem o tym przekonany, są zachwyceni, że wrócili do Polski. Założą rodziny. Ci młodzi mężczyźni ożenią się, młode kobiety znajdą sobie mężów, będą mieli dzieci. Polska będzie się rozwijać. I to jest właśnie, to jest to, co chcemy osiągnąć. I na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć Państwu, że ważne są te wybory, które będą miały miejsce jesienią. Są niezwykle ważne, są bardzo ważne, bo będziemy wybierać między dumną, silną Polską, Polską przepełnioną ambicjami i Polską, której pozycja na arenie międzynarodowej wzrasta, Polską bezpieczną, a Polską, którą oni sami nazywają tym krajem, a więc Polską słabą, Polską uzależnioną od innych, Polską, która w pewnym czasie już była. Nawet jeżeli głębiej sięgniemy w historię, Juliusz Słowacki pisał o Pawiu Narodów i Papudze, mówiąc o elitach swego czasu rządzących w naszym kraju. Więc zwracam się do Państwa, żebyście Państwo popierali Prawo i Sprawiedliwość, dlatego że my gwarantujemy to, że nie będziemy ulegali ambicjom pseudoelit, że będziemy reprezentowali zwykłych ludzi, że będziemy konsekwentnie walczyli o to, żeby Polska była niepodległa,
żeby Polska była bezpieczna, że w odróżnieniu od opozycji nie chcemy likwidować żadnych instytucji, wręcz przeciwnie, powołujemy do życia nowe jednostki wojskowe. Oni zapowiadają, że będą likwidować, co teraz mają zlikwidować? Urzędy wojewódzkie, Instytut Pamięci Narodowej, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Telewizję Polską. To wszystko uważają, że należy zlikwidować. Można by powiedzieć, że ta ekipa no to nadaje się do czego? Do jakichś rozbiórek budowlanych, ale z całą pewnością nie do rządzenia Polską. W związku z tym zwracam się do Państwa z prośbą o poparcie Prawa i Sprawiedliwości w jesiennych wyborach. I jeszcze taka prywatna sprawa dotycząca Olecka. Otóż, proszę Państwa, ja mam bardzo dobre wspomnienia z Olecka sprzed wielu lat. Tu mówiłem panu staroście, że 45 lat temu byłem na koloniach w Olecku. Tak, to bardzo dawno temu, ale te wspomnienia są bardzo dobre. I myślę, że dobre wspomnienia budują dobrą przyszłość. Dlatego jestem o tym przekonany, że to wszystko, o czym rozmawiamy dziś, o czym rozmawiają moje koleżanki i koledzy na spotkaniach z ludźmi w całej Polsce, z tych spotkań wyniesiecie Państwo dobre wrażenia, dobre wspomnienia, a one zaprocentują poparciem dla Prawa i Sprawiedliwości i zwycięstwem w nadchodzących wyborach, w jesiennych wyborach. Dziękuję. Ogromne brawa, pan premier Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej dzisiaj w Olecku. Bardzo serdecznie dziękujemy. Moi kochani, no właśnie, ostatnio była gospodarka, były sprawy społeczne, a dzisiaj obronność, bezpieczeństwo, które są nieustannie wzmacniane, rozbudowywane od wielu, wielu lat pod kierunkiem właśnie tego tutaj człowieka, pana ministra Mariusza Błaszczaka. Jeszcze raz burza oklasków. Jesteśmy, moi kochani, dzisiaj w Olecku w ramach wielkiej trasy programowej Prawa i Sprawiedliwości. Trasy zainaugurowanej przez naszego lidera, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Jak już państwa uprzedzałem, oprócz wystąpienia naszego gościa specjalnego, lidera tego tematu, jest to elementem nieodzownym, jest dyskusja, debata, nie tylko oczywiście w sprawach bezpieczeństwa, ale w ogóle na temat tego, co według państwa na przyszłość powinno zaplanować Prawo i Sprawiedliwość, o co powinniśmy się w szczególności zatroszczyć, co być może poprawić, co zmienić. I właśnie teraz chciałbym tutaj w Olecku, w warmińsko-mazurskim, rozpocząć tę wielką debatę, bo to wy, jako obywatele, jesteście dla nas najważniejszymi ekspertami. Bardzo proszę o pytania, panie premierze. Wśród pytań na pewno nie będzie tylko pytań o obronność, ale pewnie mieszkańcy regionu mają pewnie pytania o inne sprawy. Bardzo proszę, tutaj pan się zgłasza. Panie premierze, reprezentując Grupę Specjalną Płetworogu Rzeczpospolitej Polskiej, chciałem zadać takie pytanie. Biorąc pod uwagę dzisiejszy program i przede wszystkim rozmowę o bezpieczeństwie, czy pan premier, mogę zaprosić pana premiera na wzięcie udziału w jednodniowym szkoleniu z udziałem młodzieży i Wojsk Obrony Terytorialnej, gdzie też współpracuje z Akademią Marynarki Wojennej, szkoleniu z bezpieczeństwa nad jeziorem Kalwa na Mazurach w wybranym dniu od dzisiaj do końca sierpnia. Czy to jest możliwe? Bardzo dziękuję. Dziękuję za takie inicjatywy. Ja bardzo dziękuję za takie inicjatywy, dlatego że one właśnie budują obronność. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, ale proszę państwa, jeszcze chciałbym, korzystając z tego pytania, powiedzieć państwu, że Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało cały bardzo szeroki program pod nazwą Trenuj z Wojskiem. Są to jednodniowe, 8-godzinne zajęcia, krótkie, ale takie, które umożliwią na przykład przypomnienie sobie tych umiejętności, które kiedyś zapewne posiedliśmy, albo nauczenie się na przykład obsługi broni, czy pierwszej pomocy medycznej, czy też uczestniczenie w zajęciach, których zadaniem jest nabycie umiejętności dotyczących na przykład podstawowych form walki, czyli obrony. Chodzi o taki podstawowy kurs. Zachęcam.
Zachęcam, we wszystkich jednostkach odbywały się takie zajęcia. Były już dwie edycje. Była edycja jesienna, była edycja zimowa. Była jednodniowa edycja związana z 24. rocznicą przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego tydzień temu, a wiosną rozpoczniemy edycję wiosenną, czyli zachęcam do tego, żeby wziąć udział w takich zajęciach. No i zachęcam Państwa, ludzi młodych, do tego, żeby wstępowali do Wojska Polskiego. Naprawdę warto. A jest jak najbardziej gdzie wstępować, bo przecież powstają kolejne jednostki wojskowe i mamy tutaj pytanie też chyba związane z lokalizacją tej jednostki. Pani Ania chciała coś zapytać. Bardzo proszę. Jestem radną gminy Wieliczki i trochę się obawiamy, że to wojsko rozbije nam nasze nieciekawe drogi. Czy pan minister pochyli się nad naszymi wnioskami, bo bardzo często odrzucane są, dziwna punktacja i są takie miejsca, gdzie ludzie czekają całe życie na normalną drogę. Ja zapraszam na te drogi, są fatalne. I jeszcze jedna kwestia, też kwestia mówienia cały czas o wojnie, o obronności. Pewna młoda osoba powiedziała mi, że ona nie zamierza rodzić dzieci, żeby nie były mięsem armatnim. Być może to nie jest dobry czas na rodzenie dzieci, jeżeli szykujemy się do wojny. Stąd ten niż demograficzny. Mamy jedyną szkołę w całej gminie. Myślę, że nie, ale zaraz odpowiem na oba pytania. Zacznę od tego drugiego. Otóż jest taka rzymska maksyma. Tak, proszę bardzo, oczywiście. Civis pacem, para bellum. Chcesz pokoju, szykuj się do wojny. My właśnie dlatego szykujemy się do wojny. Nie dlatego, żeby na kogoś napaść, tylko dlatego, żeby odstraszyć. Życie w pokoju jest najważniejsze, ale żeby żyć w pokoju, doświadczenie ukraińskie to pokazuje, trzeba mieć silne wojsko. I to jest właśnie przesłanie, z którym wychodzimy. To dlatego budujemy jednostki wojskowe, to dlatego wyposażamy wojsko w nowoczesną broń. Dlatego, żeby był pokój. To jest właśnie cel naszego działania. I wie pani, doskonale to rozumieją takie podejście na przykład nasi partnerzy z Korei Południowej. Oni mają wojnę od 1950 roku. Żyją normalnie, ale mają wojnę. Dlaczego żyją normalnie? Dlatego, że mają silne wojsko. Jeżeli byśmy rozbroili Polskę, no to staniemy się łupem. Staniemy się łupem agresywnego sąsiada. Oczywiście jesteśmy w sojuszu północnoatlantyckim. Możemy powiedzieć, że sojusz jest najpotężniejszym w historii sojuszem. Tak, rzeczywiście tak jest. Ale miejmy świadomość tego, że nikt nie będzie bronił Polski zamiast Polaków. To jest nasz obowiązek. Oczywiście dostaniemy wsparcie, bo tak jest. Jesteśmy solidarni wobec siebie, ale musimy pamiętać, że to jest nasz obowiązek. To jest nasz podstawowy obowiązek, żeby bronić Polski. Nikt tu, jeszcze raz to bardzo mocno podkreślam, nikt tu nie chce iść na wojnę. Tu chodzi właśnie o to, żeby odstraszyć agresora. Pierwsze pytanie. Pierwsze pytanie, drogi. No to jest zagadnienie dużo szersze. Porozmawiam na ten temat z moim kolegą, ministrem infrastruktury. Drogi budujemy w Polsce, bardzo wiele dróg. Sam przyjechałem z Warszawy drogami, które są nowo zbudowane. Ten proces trwa, odbywa się. Chcę panią zapewnić, że nawet jeżeli jakaś droga tu w okolicach Olecka zostanie ze względu na pojazdy wojskowe, zostanie uszkodzona, to postaramy się ją naprawić, ale korzyści z obecności wojska polegające na tym, że chętni z Olecka, z powiatu oleckiego będą mogli przystąpić do Wojska Polskiego, będą mieli już na wejściu wynagrodzenie w wysokości 4960 zł, a to jest tylko pierwsze wynagrodzenie. Jeżeli są ambitni, pracowici, mogą bardzo dużo osiągnąć. Naprawdę mogą stanąć na nogi, mogą się usamodzielnić, mogą bardzo dużo osiągnąć. A więc zamiast wyjeżdżać z Olecka czy z powiatu oleckiego, ci ludzie będą mogli służyć w Wojsku Polskim. I tak jak mówiłem o tych przykładach ludzi, których poznałem, młodych ludzi, wrócili z emigracji.
Założą rodziny, będą mieli dzieci. No bo będą mieli stabilne zatrudnienie. A to zatrudnienie będzie oznaczało służbę w Wojsku Polskim. A więc Polska będzie bezpieczna. A to też jest impuls gospodarczy dla Olecka, dla powiatu oleckiego, bo pieniądze będą tu wydawane. I będą mieszkać tu ci młodzi ludzie. Nie będą wyjeżdżać, nie będą opuszczać Olecka. A więc same korzyści z obecności wojska w Olecku, same korzyści, proszę Państwa. Szanowni Państwo, Wojsko Polskie to na pewno ważny temat, ale na publiczności mamy również przedstawicieli innych, można powiedzieć, służb mundurowych. Była dawniej Państwowa Straż Pożarna, a dzisiaj pan Jerzy pracuje w Ochotniczej Straży Pożarnej, jest prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej tutaj w Olecku i również ma jakieś pytanie do pana premiera. Bardzo proszę. No właśnie, panie premierze, ładnie pan mówi tutaj o bezpieczeństwie. Ja tutaj może bym chciał troszeczkę na temat tych ochotniczych straży pożarnych. Dziękujemy wam za sprzęt, bo naprawdę dofinansowujecie nas. I problem jest w tym, że w ochotniczych strażach pożarnych tego sprzętu naprawdę już jest dużo. Nawet można powiedzieć w niektórych jednostkach bardzo dużo. Ale w czym jest problem? Problem jest szczególnie z samochodami, bo wiadomo, sprzęt mamy, ale może dojść do tego, że niektóre jednostki nie będą miały czym wyjechać do zdarzeń, do pożarów. Jedna sprawa. Druga sprawa, jeżeli chodzi o, to chyba wszyscy strażacy wiedzą tak, że otrzymali do emerytury dodatek 200 zł. Dziękujemy bardzo, ale chodzą takie słuchy, nie wiem czy to jest prawda, że sołtysi, którzy będą w dwóch kadencjach, otrzymają dodatek do emerytury 300 zł. I teraz panie ministrze, taka sytuacja, porównajmy. Pracę strażaka ochotnika z pracą, chociaż ja tu może się narażę sołtysom. Przepraszam bardzo w takim razie. I ostatnia sprawa, to tutaj na pewno wszyscy wiedzą w Olecku, głośna sprawa, chodzi o podwyżki centralnego ogrzewania, szczególnie osiedle Siejnik i ulica chyba Batorego. Bo tutaj jak wiemy dajecie tak możliwość dofinansowania to wszystko, ale tutaj co, na pewno są te osoby tutaj i rozumieją tą sprawę. Dziękuję bardzo. Dziękuję za te pytania. Oczywiście racja jest taka, że wszyscy muszą być sprawiedliwie potraktowani. My staramy się wszystkich sprawiedliwie traktować. Dziękuję, że pan przyznał, że są te dodatki, wcześniej ich nie było. Także to jest nasze zobowiązanie, które złożyliśmy w 2015 roku i są dodatki, także proszę to docenić. Dziękuję, że pan to docenił. Jeśli chodzi o służbę ochotników, strażaków ochotników, ale i zawodowych strażaków, rząd Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie realizuje już kolejny program modernizacji służb mundurowych. To jest ten sprzęt, o którym pan powiedział. Czyli rozumiem, że sprzęt jest, ale samochodów brakuje. Szczególnie w małych jednostkach. Stąd też to jest zadanie, na które możemy się umówić wspólnie do zrealizowania, żeby również w małych jednostkach ten sprzęt był. A ja będę bardzo wdzięczny, jeżeli druhowie ochotnicy też zainteresują się, jeżeli tylko im czas pozwala, żeby służyć w Wojsku Polskim, w sensie w Wojskach Obrony Terytorialnej, bo mogą przecież łączyć te zajęcia. I to też jest taki bardzo ważny element integrujący służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. A więc przyznaje pan, że są tacy chętni, to bardzo za to dziękuję. Bardzo za to dziękuję. A jeszcze, jeżeli chodzi o koszty ogrzewania. Proszę państwa, a nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia z putininflacją, że mamy do czynienia z różnymi problemami związanymi z surowcami energetycznymi, dlatego że Europa została uzależniona od dostaw surowców energetycznych z Rosji. Ta polityka była polityką błędną, prowadzona głównie przez Niemcy, mówiłem o Nord Streamie, ale też opozycja zapowiadała, że nie będzie węgla na zimę. Proszę państwa, wiosna już się zbliża, węgiel jest.
Węgiel jest, jest dostępny, czyli to też jest wymiar sprawczości rządów Prawa i Sprawiedliwości. Pokonaliśmy to wyzwanie, tak jak i inne, proszę Państwa, epidemia, wojna na Ukrainie. Ileż tych wyzwań było? A Polska przez te wszystkie wyzwania przechodzi. Polska jest coraz silniejsza. Jest silniejsza ze względu na wysiłki nas wszystkich, ze względu na to, że budujemy właśnie. Patrzą na nas z uznaniem, tak, patrzą na nas z uznaniem nasi sąsiedzi i to daje też nam pozycję, silniejszą pozycję międzynarodową. A więc to są te działania, na których się koncentrujemy i zapewniam Państwa, że nie ustąpimy, że nie będziemy reprezentować jakichś pseudoelit, ludzi oderwanych od rzeczywistości. My jesteśmy reprezentantami zwykłych ludzi, zwykłych Polaków. Rzeczywiście ta polityka wsparcia dla gospodarstw domowych realizowana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości była bardzo, bardzo szeroka, ale również sprawdzimy sprawę tego osiedla. Jeszcze po spotkaniu na pewno porozmawiamy. Bardzo proszę, pan Paweł, tak? Ma też kilka pytań odnośnie dróg. Dzień dobry, panie premierze. Nazywam się Paweł Czemiel. Zostałem trochę wywołany, bo jestem doradcą pana ministra Andrzeja Adamczyka, którego serdecznie pozdrawiam. Tylko chciałem powiedzieć do pani, że jeszcze nigdy w historii naszego województwa nie było tyle inwestycji. Na drogach samorządowych corocznie realizujemy 155 nowych inwestycji. Mało tego, co chcesz też powiedzieć, pan premier buduje drogi obronne razem z Ministerstwem Infrastruktury. Mało tego, te drogi już w naszym województwie zostały wybudowane. Praca ruszyła w 2019 roku. Do tej pani, która tutaj się zgłosiła, to ja chciałbym, mam prośbę, żeby do mnie podeszła i jak deklaruję, że pomożemy i na pewno tą drogę wybudujemy i załatwimy. Panie premierze, jeszcze szybkie pytanie. Ale to jak pan... ale nie, to wie pan co, bo ja tego... Momencik, ja wiem, że pan ma świetną wiedzę. Momencik, bo ja nie wiedziałem, że pan jest doradcą pana ministra Adamczyka, to panu premierowi zada pytanie w kuluarach, ale dajmy możliwość rozmawiania ludziom. Tu pani się zgłaszała, bardzo proszę. Ja bardzo lubię pana słuchać, myślę, że dużo ludzi, z tym, że mam taką troszeczkę konkluzję, bo tutaj był pan Tusk, był pan Komorowski. Taki bardzo bolesny moment, że warto powiedzieć, że bardzo dużo u nas jest za Tuskiem. Dlatego, że on sobie ludzi kupił. Był w zakładach, wymusił głosowanie, więc zresztą widać, jest bardzo mało ludzi na Olecko, bo jest troszeczkę przecież tutaj ludzi. Jest naprawdę bardzo przykro. A odnośnie spółdzielni, ja jestem z tego silnika. Nasza spółdzielnia zrobiła się jako państwo w państwie. Nie dajemy rady i naprawdę chyba będziemy musieli telewizję zwołać czy coś takiego, bo naprawdę jest kolosalne ceny, których nie da się pokonać. Dziękuję. Dziękuję za pytanie. No, rzeczywiście konkluzja jest może niezbyt wesoła, ale proszę Państwa, Prawo i Sprawiedliwość o Olecku nie zapomniało, a czego dowodem jest jednostka wojskowa, która jeszcze w tym roku w Olecku powstanie. I tak jak powiedziałem, to są i miejsca pracy, to jest również przyszłość dla młodych mieszkańców Olecka i powiatu oleckiego, a więc tu pokazujemy, że pamiętamy o wszystkich. O wszystkich Polakach, bez względu na to, czy żyją w większych, czy w mniejszych miastach, czy na wsi, pamiętamy o wszystkich. A tutaj dotknęła pani sprawy dotyczącej zarówno Donalda Tuska, no to już mówiłem o tych likwidacjach wszelakich. Sądzę, że mam nadzieję taką głęboką z Państwa poparciem wybory wygramy, telewizji polskiej nie zlikwidują. No i telewizja jest oczywiście do dyspozycji, są te programy interwencyjne, gdzie ludzie mogą wypowiadać się na temat spraw, które ich dotyczą. Są też posłowie z Prawa i Sprawiedliwości wybrani w tym okręgu, którzy też są do Państwa dyspozycji, jeżeli chodzi o interwencje
poselskie. A wspomniała Pani o prezydencie Komorowskim. Proszę Państwa, ja mówiłem o tych wszystkich naszych sprawach dotyczących wyposażenia, o umowach, które podpisujemy, o sprzęcie wojskowym, o broni, która już jest na wyposażeniu Wojska Polskiego, w tym w województwie warmińsko-mazurskim. Mówiłem o tych czołgach koreańskich K2, które są w Morągu, a będą też w Braniewie. Mówiłem o armatochaubicach K9, które są w Węgorzewie, a będą też w Olecku. Ale być może Państwo pamiętają, było takie spotkanie zorganizowane przez byłych prezydentów Komorowskiego i Kwaśniewskiego. Byli tam politycy opozycji. I o czym oni mówili? A więc oni powiedzieli, że w ogóle za dużo tej broni kupujemy. Że po pierwsze, za dużo kupujemy. Że to megalomania. Że to megalomania. Potem kolejny powiedział. A trzeci z nich odpowiedział, że jak przyjdą do władzy, to będą te umowy wypowiadać. No więc proszę Państwa, no tu mamy jasność. Wybór jest prosty. Albo kontynuacja budowy silnej i bezpiecznej Polski po wyborach jesiennych przy zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości, albo to, co było do 15 roku, czyli będą likwidować, będą wszystko likwidować, sami z tego będą mieli korzyści. Takie cwaniactwo to jest ich cecha. Popatrzcie Państwo, Donald Tusk kazał nam wszystkim pracować do 67 roku życia, prawda? Kazał wszystkim do 67 roku życia, a sam co zrobił? Kiedy skończył 65 lat, to wziął emeryturę z Brukseli. Ile ta emerytura wynosi? 21 tysięcy, jak można było w mediach przeczytać. A zapewne ma też i polską emeryturę. Widzicie Państwo, no to on ma z tego tytułu korzyści, ma zyski. A nam kazał pracować do 67 roku życia. Wybór będzie prosty jesienią, albo Prawo i Sprawiedliwość, które reprezentuje interesy zwykłych Polaków, albo inni, którzy reprezentują cwaniaków. Wybór będzie na pewno prosty, wybór będzie ważny, ale ten wybór zawsze powinien być dokonywany w oparciu o fakty i konkretny program. I ten program dzisiaj tutaj w Olecku wspólnie z panem premierem Mariuszem Błaszczakiem i właśnie państwem jako mieszkańcami regionu wypracowujemy. Wiem, że pani chciała zadać jakieś pytanie, bo pani podnosiła rękę już kilka razy, machała pani do mnie. Bardzo proszę. Dziękuję. Panie ministrze, panie premierze, ja jako samorządowiec, jako kobieta, jako matka i babcia chciałabym zwrócić uwagę na pewną rzecz, a mianowicie obronność kraju jest bardzo ważna, ale przy tym musi być zdrowe wojsko. Apelowałabym o zwiększenie środków w budżecie na opiekę psychologiczną, psychiatryczną dla dzieci i młodzieży. Bo to jest nasza przyszłość, tak jak sam pan powiedział. Oczekujemy, że będą wstępować do Wojska Polskiego. Liczymy na to, że będą zdrowi. Dziękuję. Bardzo dziękuję za tą sprawę. Rzeczywiście jest to zagadnienie niezwykle ważne. Zresztą to wymaga jeszcze pewnego doprecyzowania, bo jeżeli chodzi o sumy, które są przeznaczane na opiekę zdrowotną, to one w przeciągu tych ostatnich 8 lat gwałtownie wzrosły. Narodowy Fundusz Zdrowia dziś to jest 120 miliardów złotych, w 2015 roku to było 70 miliardów złotych, a więc te sumy wzrosły, natomiast one muszą być też gospodarnie wydawane, one muszą być skierowane tam, gdzie są potrzeby. I rzeczywiście tu są potrzeby. Ja te potrzeby widzę, rozmawiam również z tymi, którzy rekrutują do Wojska Polskiego i tak, są takie przypadki, trudne przypadki, a więc zdrowie stanowi podstawę dla każdego społeczeństwa, podstawę rozwoju każdego społeczeństwa. Dziękuję. Panie premierze, wiem, że pani Agnieszka ma pytanie chyba w podobnej sprawie, tak? Tak, sprawa również by dotyczyła szkoleń i dbałość o kondycję moralną wojska. Ja się całkowicie zgadzam z panem premierem, że jeśli chodzi o atak na naszą granicę białoruską, to była wojna hybrydowa wywołana przez Putina,
ale wydaje mi się, że nasze wojsko, a zwłaszcza Wojska Obrony Terytorialnej, nie zdały tego egzaminu. I wiadomo, że przemoc jest niszcząca przede wszystkim dla sprawców przemocy, nie tylko dla ofiar. I wobec tego sytuacja, w której wojsko atakuje bezbronne kobiety z dziećmi, przemarznięte. Tak, takich sytuacji nie było, proszę pana. Były takie sytuacje. Szanowni państwo, pozwólmy dokończyć. Tutaj są osoby na sali o różnych poglądach. Każdy ma prawo zadać pytanie. Pan premier na pewno do tej wypowiedzi również się ustosunkuje. I to będzie też okazja, żeby zdementować pewne fakty, które się pojawiają. Dajmy szansę każdemu powiedzieć. Z szacunkiem. Znaczy, to akurat są fakty, jak również atakowanie aktywistów na granicy. I ja bym chciała spytać, nie o fakty, bo ja je znam. Ja bym chciała spytać o środki zaradcze, bo wojsko, które doznało takich doświadczeń, to ja mogę jako obywatelka tego terenu się czuć zaniepokojona. Znaczy, duże zgromadzenie młodych mężczyzn, o których szkolenia być może nie zadbano, a jeśli tak, to chciałabym wiedzieć jakie, to jest również zagrożenie dla cywilnej ludności. Wiadomo, kupa młodych mężczyzn w grupie, to jest pijaństwo. No to, to też jest stereotyp. Ja akurat tak się składa, znam jednego, który się zgłosił do jednostki w Węgorzewie i to jest złodziej i alkoholik. Proszę pani. Mam nadzieję, że nie ma takich więcej. Dajmy szansę odpowiedzieć panu premierowi. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę, nie obrażajmy konkretnych grup społecznych. Proszę pani, mam wrażenie, że pani się posługuje stereotypami. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że żołnierze znaleźli się pod dużą presją ze strony celebrytów, również z Polski. No na przykład ten celebryta, jego nazwisko wymienię, Władysław Frasyniuk, który w telewizji obrażał polskich żołnierzy broniących granicy. Trzeba o jednym pamiętać, że to nie była zabawa, że to nie była igraszka, że ci, którzy ten plan narysowali na Kremlu, spisali na Kremlu, oni rzeczywiście chcieli doprowadzić do kryzysu. Kryzys polegałby na tym, że masy ludzi forsowałyby polską granicę nielegalnie. Przecież jeżeli pani mówi o kobiecie, o dziecku, ci ludzie mogą się zgłosić na przejście graniczne. Nie muszą przechodzić nielegalnie przez granicę. No nie muszą przechodzić nielegalnie przez granicę. A zadaniem Straży Granicznej, żołnierzy Wojska Polskiego jest strzeżenie granicy. Wyobraźmy sobie, co by się działo, gdyby ta granica padła. To przecież to byłby magnes, to byłaby zachęta do tego, żeby inni szli tą drogą. Ile milionów ludzi chce poprawić swój byt, mieszkając na Bliskim Wschodzie? Miliony ludzi, czy w Afryce Północnej? Miliony ludzi. Oni by zostali wykorzystani perfidnie przez Putina i Łukaszenkę, żeby uderzyć w Polskę. To był taki plan. To był taki plan, a więc ci aktywiści, którzy, no nie wiem, może mają rzeczywiście pozytywne pobudki, ale działają w sposób taki, że kiedyś nazywało się takich ludzi pożytecznymi idiotami. Nie rozpoznają sytuacji. Nie rozpoznają sytuacji. To są sprawy niezwykle poważne. Albo Polska będzie bezpieczna, albo mówiła pani o grupach mężczyzn, młodych mężczyzn. To niech pani przeszuka sobie informacje, jak ci młodzi mężczyźni w rosyjskich mundurach zachowywali się w Buczy czy w Irpieniu. Ja byłem w Irpieniu i słuchałem relacji tych, którzy byli poszkodowani, którzy byli pod okupacją rosyjską. Proszę państwa, to też jest nieskomplikowane. Jeżeli nie chcemy płacić na Wojsko Polskie, to będziemy zmuszeni opłacać wojsko obce. Wojsko, które jest wrogo nastawione. Wojsko, które chce podbić nasz kraj. Przecież znamy historię Polski. Wiemy, co wydarzyło się w 1939 roku. Jak to Ribbentrop z Mołotowem
podpisali pakt, w wyniku którego najpierw 1 września napadli na Polskę Niemcy, mówiłem o Westerplatte, a 17 września Rosjanie, czerwoni Rosjanie. Ja często posługuję się takim przykładem. Otóż generał Dowbor-Muśnicki, dowódca Powstania Wielkopolskiego z okresu odradzania się Rzeczypospolitej, miał dwie córki. Jedna z nich, Janina, po mężu Lewandowska, została zamordowana w Katyniu w 1940 roku, w kwietniu 1940 roku. Jej siostra, Agnieszka, była związana z organizacją niepodległościową, z tą samą organizacją niepodległościową, w której działał Janusz Kosociński. Została zamordowana przez Niemców w Palmirach. Obie dziewczyny zostały zamordowane. Jedna przez okupanta rosyjskiego, druga przez niemieckiego. W odległości 2 miesięcy Agnieszka została zamordowana w Palmirach w czerwcu 1940 roku. Czy tego chcemy? Chcecie państwo tego? Żebyśmy doświadczali ponownie tej okupacji, tych zbrodni? Jeśli nie, no to wspierajmy Wojsko Polskie. To wspierajmy te siły polityczne w Polsce, jak Prawo i Sprawiedliwość, które gwarantują bezpieczeństwo. Nigdy więcej wojny, jak mówi wielokrotnie nasz lider Prawa i Sprawiedliwości, pan prezes Jarosław Kaczyński, jeżeli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Panie premierze, jeszcze jedno pytanie od pana Stanisława. Bardzo proszę. Nie będę trzymał. Chciałbym podziękować w imieniu sołtysów. No tak się składa, że jestem sołtysem od 37 lat, że jednak Prawo i Sprawiedliwość uznało, że jakiś się dodatek do emerytur sołtysom należy. Poprzednicy obiecali i na tym zostało. To chciałbym podziękować. Chciałbym też podziękować dla PiS-u za to, że myśli o obronie ojczyzny. To jest najważniejsza i jeszcze raz powiem, najważniejsza sprawa. Obrona ojczyzny. I w tym się wtedy ojczyzna rozwija. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję, dlatego, że pan tu jeszcze raz dowiódł, że Prawo i Sprawiedliwość jest wiarygodne, że zobowiązania, które przyjmujemy, realizujemy, że reprezentujemy zwykłych ludzi, nie ludzi, którzy mają jakieś własne cele do osiągnięcia, tylko ludzi, dla których dobro ojczyzny jest najważniejsze. Serdecznie dziękuję. My również, panie premierze, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy, bo w ten oto sposób, po tych kilkunastu pytaniach, ożywionej debacie i również głosach krytycznych, dobrnęliśmy do końca kolejnej debaty programowej. Dziękujemy serdecznie, Olecko. Dziękujemy państwu. Dzisiaj tematem przewodnim było bezpieczeństwo i to właśnie tutaj w Olecku rozpoczęliśmy naszą dyskusję nad bezpieczeństwem Polaków z udziałem pana premiera Mariusza Błaszczaka. Ogromne brawa! Bardzo serdecznie państwu dziękujemy. Dziękuję. Ta debata to pierwsza debata dzisiaj. Dzisiaj tego typu spotkań w całej Polsce będzie co najmniej jeszcze kilkadziesiąt. Serdecznie państwa zapraszamy.